Dzień dobry, dzisiaj gościmy filii numer 3. Pracują tutaj dwie osoby, pani Kamila Tomaszewska i Sylwia Sienkiewicz. Nie z tych Sienkiewiczów, ponoć. Biblioteka to 75 metrów, 13 tysięcy egzemplarzy i pewien określony profil, ale jaki? Tak, ta biblioteka to jest profilem dziecięcym, ale też i młodzieżowym. W tym miejscu jest od 1960 roku. Jak to się stało, że się przenieśli i że właśnie tego rodzaju profil wybraliście, czy wybrano wam? Znaczy profil był narzucony odgórnie i pierwsze miejsce y, biblioteki znajdowało się w Wojewódzkim Domu Kultury na y, dwóch takich małych pokoikach. Z księgozbiorem około 1500 egzemplarzy, no i w miarę czasu, że tak powiem, książki zostały zakupowane do, do tej biblioteki i po prostu poszerzała się, że tak powiem, oferta dla czytelników i dlatego zostaliśmy przeniesieni na Młyńską 12. Biblioteka ma swojego patrona. Proszę opowiedzieć tę historię. Patronem naszej biblioteki jest Grecjan Bojar Fiełkowski. Podczas 30-lecia istnienia biblioteki w 1987 roku został oficjalnym patronem. Zostały także wydane jego legendy przez naszą Koszalińską Bibliotekę Publiczną z okazji 740. urodzin Koszalina i tutaj właśnie w tych zbiorach możemy znaleźć też ilustracje dzieci, które właśnie uczestniczyły przez 25 lat w konkursach plastycznych organizowanych właśnie z okazji Graciana Bojara Fiałkowskiego. Dostaliście nagrodę prezydenta. Z jakiej okazji? Nagrodę prezydenta dostaliśmy w 2019 roku za kulturalną inicjatywę roku. Wydajemy w naszej bibliotece gazetkę pod nazwą Głos Dziecięcy. Macie tutaj też taką bardzo fajną akcję, która nazywa się Mała książka, Wielki Człowiek. Na czym to polega? Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci, które przyjdą do biblioteki, zapiszą się do naszej biblioteki, czy też do innych filii, otrzymają darmowy pakiet, książeczkę i do tego kartę, na której będą zbierać naklejki. Przez 10 wizyt kolejnych, za każde razowe wypożyczenie jednej książki, dziecko otrzymuje naklejkę. Akcja ma przede wszystkim na celu propagowanie czytelnictwa, ale też i rozczytanie dzieci. Z tego co się dowiedziałam, ta akcja przysporzyła Wam bardzo wielu czytelników, aż niewiarygodnie ile zdaje się, że Pani musiała to udowadniać. Tak, bardzo dużo czytelników, wydanych bardzo dużo zostało pakietów. Akcja trwa już 3 lata. Zaczynała się od takiej najmłodszej grupy, czyli tych 3 latków, a została poszerzona oferta dla dzieci od 3 do 6 lat i, I również dla uczniów klasy pierwszej. Ale z tego, co słyszałam wcześniej, w ciągu roku przybyło wam około tysiąca czytelników. Tak, tak, zgadza się, czytelników rośnie. Jest. Także no, ja, mnie to bardzo cieszy, ponieważ no, dzieci czytają, chcą czytać, a jak wiadomo, dziecięca biblioteka jest też po to, żeby wychowywać właśnie. Później dorosłych czytelników. To już czwarte pokolenie, które tutaj przychodzi do Was. Czy pamiętacie te osoby, które były kiedyś takie małe, teraz przyprowadzają dzieci? Jak to jest z nimi? No, przychodzą tutaj dziadkowie, przyprowadzają swoje wnuki, opowiadają właśnie o tej bibliotece, jak było kiedyś. Są pod wrażeniem, jak się zmieniła przez tyle lat biblioteka. Że jest nowocześniejsza, że kiedyś były inne stare regały, inna podłoga, inne wejście do biblioteki. Brakuje domofonu. Z tym domofonem to też była taka śmieszna historia że w 1999 roku w bibliotece został zamontowany domofon. Wejście było od strony klatki, no i bibliotekarz był przy guziku. Trzeba było otwierać tak. za każdym razem. Ale w 1974 roku tutaj było ciekawe wydarzenie, bo dorośli, którzy udali, udawali się na czyny społeczne, mogli tutaj przyprowadzać swoje dzieci. Co tu tak. się wtedy działo? Kiedyś bibliotekarki pracowały również w niedzielę, właśnie z, na potrzeby tych czynów społecznych. Wiadomo, mieszkańcy budowali też i bloki, i, i jak koszalin był, że tak powiem, bardzo zniszczony, więc mogli przyprowadzać swoje dzieci tutaj do biblioteki. Bibliotekarki zajmowały się nimi, prowadziły zajęcia, czytały im książki, a osoby dorosłe, czyli rodzice, mogli uczestniczyć w tym czynie społecznym, żeby odbudować nasze nasz Koszalin. Zabawnym wydarzeniem był tutaj zainstalowany zamiast czytelni Sklep RTV między 1993 a 96. Tak. Ta biblioteka była jeszcze bardziej okrojona tak, wtedy. Wtedy zlikwidowano, że tak powiem, znaczy zlikwidowano. Nie zlikwidowano czytelni, tylko przeniesiono ją do wypożyczalni i było bardzo, bardzo ciasno. Przez trzy lata no, sklep nie przynosił zysków. I te pomieszczenia na, no, na szczęście, bo że tak powiem, w tak ciasnej bibliotece to też no, nie ma takiego komfortu. tak Czytelnicy też nie mogą korzystać wtedy z całości zbioru, siąść z tą książką i po prostu, że tak powiem, czuć się jak w domu, tak? No poza tym to takie dziwne połączenie. Tak. Ale w 1998 roku była tutaj zuchwała kradzież. Jest uchwała, kradzież <laughs> kronik, które były wydawane w czterech tomach. Jakiś, że tak powiem, czytelnik bardzo chciał chyba mieć te egzemplarze u siebie w domu. No i niestety cztery tomy wyszły z biblioteki nie wiadomo jak. Ale e, mieliśmy tutaj zaprzyjaźnioną e, taką panią, która pracowała w antykwariacie, i udało nam się odzyskać dwa tomy. O, proszę bardzo, e, czyli należało pójść do antykwariatu? Dlaczego znaczy pani typu? prawdopodobnie zadzwoniła e, do biblioteki, bo znalazła pieczątki? Wszystkie książki są opieczętowane, mają swoje, że tak powiem, sygnatury w odpowiednich miejscach. Niektóre są tajemnicze, ale jak czytelnicy skrupulatni czytają książki, to zauważą, na których stronach są oznakowane w tych miejscach i. Wiadomo, że, że wtedy taka książka no nie sprzeda się. Literatura dla dzieci to jest taki dział, kiedy dziecko chcemy zainteresować. Chcemy pokazać tekstem, ilustracją, wydaniem, różnymi pomysłami yy, różne fajne wydarzenia. Chcemy rozpocząć tę przygodę z czytaniem. Przygotowała Pani tutaj właśnie kilka takich tytułów i teraz chciałabym, żeby Pani trochę o nich opowiedziała. Przygotowałam tutaj bardzo fajną książkę Pijamorama o Paryżu. Jest to książka 3D, zawiera ruchome elementy. Dzieci bardzo lubią się z nią bawić. Ona jest tworzona troszeczkę tak na zasadzie architektonicznym. Są tu budowle, można zobaczyć ruchome rzeczy. Czyli w książce jest przestrzeń, tak? Tak, tak, że można po prostu sobie przyłożyć taką oto planszę i te elementy będą się ruszały. Posuwając po kartce przy obrazku. Elementy będą po prostu ruchome. Jakiś czas temu miałam wielką okazję spotkać się z autorką tej książki, która przyniosła na spotkanie kółeczka, kwadraciki i prostokąciki. I zastanawiałam się o co chodzi. Czy dzieci, które zaprosiliśmy, będą zainteresowane? Po godzinie nie mogłam tych dzieci wygonić z księgarni. Dokładnie. Niesamowity świat. Dokładnie, dlatego właśnie te książki, które właśnie tutaj też między innymi co kryje ciało, mamy też. Fajną serię. Ym, tutaj widzimy kolorowe, różne rysunki, ale jak przyłożymy specjalną lupę w danym kolorze, to widać inne elementy. Kolejną książką, którą chciałabym zaprezentować, jest to prezent dla cebulki. Jest to świąteczna książka opowiadająca o cebulce chłopcu, który bardzo chciał na święta dostać rower i tatę. Dalej nie będę zdradzać, bo historia jest bardzo fajna i na każdy dzień. Yy, od 1 grudnia do wigilii można sobie ją czytać. A książka z dziurką, o co chodzi, wyjedzona, tak. czy to jest takie specjalne? Chyba żabier? ktoś był głodny i, <noise> i, że tak powiem, zjadł tą książkę, ale ta książka jest taka o tyle magiczna, że na przykład y, otwierając ją możemy włożyć sobie, że tak powiem, głowę i na przykład być w kosmosie, albo na przykład można być w niebie. Y, takie właśnie książki są bardzo interesujące dla dzieci. Książki sensoryczne zdaje się. Dokładnie, to jest książka sensoryczna dla maluszków. Możemy tutaj po, poprzez dotyk, że tak powiem, wyczulić nasze wszystkie zmysły. Zobaczcie państwo, ile jest świetnych form na to, żeby zainteresować dziecko, żeby pokazać, że ten świat dookoła, że ten świat dookoła nas jest i dotykalny. A potem będziemy czytać i już y, nie będziemy potrzebowali tego typu y, doświadczeń, ale zaczynamy naprawdę przez duże Z. Tak, dokładnie. I tutaj też są książki z ruchomymi obrazkami, że wystarczy pociągnąć karteczkę, y, zmienia się ilustracja, tak? albo na przykład obrotowe. Możemy obracać sobie, y, że tak powiem, obrazek, ilustrację, zmieniać jego kształt, poziom, kolor. To są takie książeczki właśnie dla maluszków, ale też tutaj wyciągnęła pani swojego ulubionego giganta, giganta, tak, kaczora Donalda. Jest to inna forma, już troszeczkę dla starszych dzieci. Jest ona, że tak powiem, stara, aczkolwiek są wznowienia, nowsze wydania. One były wydawane w latach 90 -tych. Dokładnie. Ja z tego, co pamiętam, miałam w domu, bo miałam wtedy dziecko w tym wieku, taką kolekcję tych wszystkich gigantów. Tak. I jak zobaczyłam dzisiaj tak. na półce, okazuje się, że jest powrót do tego, że bardzo. te giganty stare cieszą się wielką popularnością. Tak, nie tylko giganty, bo i kajko i kokosz, yy, asterixy, wszystkie komiksy u mnie bardzo chodzą. Ale na koniec przygotowałyśmy po egzemplarzu, oczywiście, książek dla dzieci, które lubimy i o których chciałybyśmy powiedzieć. Tak, ja przygotowałam już taką świąteczną książkę Święta z dziadkiem. Jest to opowieść dużej Zofii, dziewczynki, która kiedyś była bardzo mała i otrzymała od swojego dziadka list z życzeniami świątecznymi. Co było w tym liście, nie mogę Państwu zdradzić, ponieważ e, dlatego, że opowiem fabułę tej książki, a bardzo zależy mi, żeby Państwo sobie ją przeczytali. E, nie ta książka wzruszyła. Przerabiam ją też na zajęciach e, z dziećmi, e, które są prowadzone tutaj w bibliotece. E, jest to wyjątkowa książka na święta dla rodziców, jak i dzieci. Natomiast ja przypomniałam sobie o tytule, który towarzyszy mi od 30 lat. Wielką przygodę z nim właśnie zaczęłam, kiedy moje pierwsze dziecko miało około 3 lat. W księgarniach był nieduży wybór, a tu nagle pojawił się tytuł: Sceny z życia smoków. Co lubią smoki? No, zupę ogórkową. Nie wiecie tego? <laughs> W czym wygląda najlepiej żaba? Ponoć w tenisówkach i w czerwonej sukience. A w ogóle książka o pięknej przyjaźni, o tym dlaczego smog wawelski był tumanem, tego się również m, dowiecie i co przyśniło się między innymi żabie. Polecam, bo jedno z takich wydań, które się nie starzeją. Pierwsze było wydane, zdaje się, w, w, 87. w 87. Doczekało się na pewno dwóch czy trzech wznowień, a jeszcze dodam i mam nadzieję, że to się stanie. Nasz teatr kilka lat temu na podstawie tej, tej książki po prostu wystawił cudowną sztukę i stroje. Może wrócą jeszcze. Tak, do tej sztuki uszyła pani Beata Jasionek i czekam jeszcze raz, żeby to się zadziało na naszej scenie, ale najpierw przeczytajcie. Bardzo dziękuję. No i zapraszam dziękuję. do tego świata, do tych tytułów i do tych wszystkich wrażeń, które można mieć z, z czytania z dzieckiem i dla dziecka. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zobaczenia. Do zobaczenia.